Piłkarze Krakowi wygrali z Hutnikiem Kraków 5-1 w rozegranym w środowe przedpołudnie meczu sparingowym. 3 gole dla pasów zdobył Jakub Kaszuba, natomiast po jednym dołożyli Bartłomiej Dudzic i Paweł Szwajdych. Dla Hutników bramkę honorową zdobył z rzutu karnego Krzysztof Świątek. To była typowa gra sparingowa, także trudno jest jakieś oceny, czy to indywidualne, czy jako taki, bo to były próbowane różne warianty, kilku zawodników przyjechało. No, kilku się zaprezentowało dobrze, kilku źle, także nie mam nic mądrego do powiedzenia na tę chwilę. Ten zespół, który dzisiaj akurat wybiegł rano w te upalne południe, to naprawdę pierwszy raz chyba z sobą grali i ja się cieszę, że te założenia, szczególnie z pierwszej połowy, były przestrzegane i zespół dobrze grał w defensywie jako zespół. Na pewno było kilka błędów, bo ci chłopcy pierwszy raz, tak jak powiedziałem, grali z sobą i to nie ulega wątpliwości. Praktycznie pierwsze 15 minut, tylko jakaś taka agresywna gra Hutnika, a potem też ta pogoda miała wpływ na te poczynania. Cieszę się, że niektórzy ci młodzi zawodnicy dobrze się zaprezentowali i na pewno mam jakiś teraz orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o obsadę tej kadry pierwszego zespołu. Na pewno dzisiejsze spotkanie było bardzo ciężkie. Szczególnie warunki atmosferyczne nam nie pomagały. Także musimy się cieszyć z tego wyniku, bo na pewno Hutnik to nie jest zła drużyna, a przy dzisiejszych warunkach na pewno strzelenie 5 bramek i strata tylko jednego i to jednego gola i to z rzutu karnego, myślę, że może napawać optymizmem. Co pół roku, co każdą rundę przychodzą tutaj nowi napastnicy. Także zawsze rywalizacja z przodu jest bardzo ciężka, teraz szczególnie, bo doszli dwaj naprawdę dobrzy zawodnicy, także rywalizacja będzie ciężka, ale nie chcę myśleć o tym, czy się załapię, tylko staram się wykorzystywać swoje szanse, no i myślę, że dzisiaj troszeczkę przekonałem do siebie trenera, strzelając 3 bramki. Ja walczę o ten skład, bo ja w tym klubie dla tej drużyny, ja po prostu chcę grać. No na pewno powalczę, bo mam jeszcze, będę miał osobistą radość, bo żona niedługo urodzi dziecko, także no na razie nie chcę jej denerwować przede wszystkim i nie wiem, w ciągu tygodnia coś zmieniać, dlatego mówię, do zimy na pewno jestem w Krakowi. Tak jak powtarzam to kolejny raz, no, podejmę rękawice i będę walczył o to, żeby w Krakowi grać. To znaczy chyba każdy gra w podstawowym składzie, to jest zadowolony, tylko mówię. Ja mam dużo nawyków z pomocy, tak jak dzisiaj, to mogę przyznać, że bramka padła. To nie był błąd Mateusza Urbańskiego, że zrobił karnego, tylko to był mój błąd. Po prostu ja niepotrzebnie wszedłem do zawodnika i ta piłka przeszła obok nas i przyjął zawodnik Hutnika w polu karnym, ale mówię, Mateusz już musiał go faulować. Ja mówię, było to po moim błędzie, a wynikało to z tego, bo to było jakby nie było przez tyle lat grania w pomocy. To był jeden z nawyków, gdzie chciałem po prostu odebrać piłkę, dojść do przeciwnika w środkowej strefie, a wygląda na to, że środkowy obrońca tak nie powinien reagować. W drugim środowym sparingu piłkarze Artura Płatka przegrali z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-1.